dzisiaj święto, dzień wolny od pracy. Spróbujemy dojechać na rowerze do Ustronia wzdłuż Wisły. Trasa z Drogomyśla do Ustronia powinno to być jakieś 20 parę kilometrów. Myślę, że się uda, bo pogoda dopisuje. Łatek już jest gotowy w swoim dyliżansie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzy wodospady. Pierwszy taki punkt na trasie tej wycieczki z ładniejszym widokiem. Jest tu bardzo przyjemnie. Dużo ludzi tu na pewno przyjedzie dzisiaj opalać się. Już nawet niektórzy zaczynają. Ale generalnie pogoda jest niesamowita w tym względzie dzisiaj. 19 sierpnia. Póki co droga jest bardzo fajna. Tu jest wzdłuż Wisły, w Drogomyślu, Ochawach, asfalt. Jedzie się bardzo dobrze. Czasami są jakieś tam małe wertepy, ale generalnie jest to lepsze niż jakaś droga na przełaj. Teraz będziemy mijać pierwszą gładkę po Ochawach, ale nie będziemy przemieszczać się na drugą stronę Wisły. Zrobimy to później w Skoczowie. To, co teraz widać było na filmie, to fakt, że tutaj jest ta ścieżka w cieniu. Łatek chce jechać w tym wózku, ale to dobrze, trochę się zmęczy, pobiega, to nie wyjdzie mu na złe. Tak. Pierwsze niebezpieczne miejsce, skrzyżowanie z drogą. Ale udało się, jest wolne, możemy jechać dalej. Idź, Łatuś, wody się napij. No wskakuj, wskakuj. Co, już? Powoli wyjeżdżamy z Ochaw. Już jesteśmy niemalże w Wiślicy, a przynajmniej widzimy Wiślicę, bo być może nawet tutaj są Ochawy, ale tam, co widać w tle za moimi plecami, to Kępa Wiślicka, czyli taka lokalna, nieduża górka. Teraz już przejeżdżamy właśnie obok Kępy Wiślickiej. Tutaj widać też drogę Wiślankę tak zwaną oraz inwestycję budowlaną, która była dokonywana po powodzi w 2010 roku, bowiem wtedy Wisła podmyła jezdnię w stronę Katowic i było trzeba ją odbudować. I tak oto jesteśmy w Skoczowie. Łatek. Tutaj lepiej, żeby nie wychodził. Jesteśmy w okolicach tego głównego mostu. Bardzo fajny przepust dla roweru tutaj zrobiony. Zaraz zobaczycie to na filmie. Zawsze tutaj było dużo ryb, dzisiaj też widzę, klenie są, bardzo ładne okazy. Jesteśmy w Skoczowie pod wiaduktem
i tutaj taki troszeczkę cięższy moment, bo samym rowerem to bez problemu, wiadomo, trzeba by tutaj zjechać wręcz, ale z przyczepką trzeba będzie się postarać trochę. Nawet z takim ekwipunkiem można dać sobie radę po schodach z jeżdżeniem, więc nie jest źle. Opuszczamy Skoczów. Już jesteśmy tutaj przy węźle drogowym S1 właśnie z drogą Wiślanką. Wjeżdżamy pod wiadukt na lewo. Droga tutaj jest wykonana z płyt, ale to będzie tylko moment. Przejedziemy pod wiaduktem i nie będzie już nas trzęsło na tych płytach. Tutaj Brannica wpada do Wisły. Gdybyśmy nie przekroczyli Wisły w nakładce w Skoczowie, to musielibyśmy tutaj w jakiś sposób przeprawić się przez Wisłę albo przez Brannicę. No nie byłoby to może jakieś bardzo trudne, ale też niekomfortowe może trochę z tym całym ekwipunkiem. Dlatego wybraliśmy tą ścieżkę lądową przez Kładkę i wzdłuż zachodniego brzegu Wisły wędrujemy dalej w stronę Ustronia. Za chwilę będzie kolejna kładka, będziemy z powrotem wracać na ten wschodni brzeg Wisły, czy też wał Wisły. Zaliczony. Jedziemy dalej. Dobrze, że ścieżka tutaj w stronę Ustronia z Harbutowic jest zalesiona. Przynajmniej póki co jest dosyć przyjemnie, bo skwar niesamowity. Kolejne skrzyżowanie to już chyba jest Ustroń, już jesteśmy naprawdę bardzo blisko, tym bardziej, że na liczniku już przeszło 20 km. Mamy dalej pewien problem, bo przed nami taka bariera architektoniczna z rowerami i wózkiem na psa. Może być ciężko, ale zobaczymy. Jesteśmy na miejscu, co zaraz zobaczycie. Pełny tłum nad rzeką w Ustroniu. Na miejscu okazało się, że zrobiliśmy niecałe 22 km. Jak Ustroń, to i musi być Czantoria. Dzisiaj w Ustroniu jest mnóstwo ludzi, oferta gastronomiczna cała dostępna dla wszystkich. My wybraliśmy taką restauracyjkę, pieczony ziemniak. One są z różnymi dodatkami, bardzo dobre to jest, polecam.
Osiągnęliśmy cel, wracamy już do domu. Teraz wybieramy tą ścieżkę rowerową po zachodnim wale Wisły. Spodziewam się, że ona będzie bardziej asfaltowa, wygodniejsza. Podzielę się jeszcze opinią w tym zakresie w dalszej części tego filmu, gdy będziemy już troszeczkę mieli kilometrów zrobione. Droga powrotna, jedziemy zachodnim wałem Wisły i na pewno to, co zauważyłem, to ta część szlaku jest o wiele bardziej asfaltowa, wygodniej się jedzie. Ta wschodnia jest przełajowa, ta jest asfaltowa, równiutka, pięknie.